Tutaj gdzieś trzymamy się nasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Naturalnie Zasys. Zaczynamy tak dzisiaj nietypowo, a mianowicie od menu głównego, ponieważ dzisiaj macie nową ankietę, ponieważ już niedługo pojawi się nowa scena na naszym kanale, scenariusze z Cities Skylines PlayStation 4. Mamy tutaj 5 podstawowych scenariuszy i możecie głosować na te scenariusze w komentarzu. I tak, pokazuję Wam po kolei i mówię cyferki, ale pewnie będziecie mieli nazwę alpejskiej wioski. Także tak jak jest nazwa mapy, tak będziecie głosować. Więc to jest alpejskie wioski i mamy tutaj warunki zwycięstwa, to transport publiczny, dalej, przy zaporze, o, też może być ciekawe. Liczba ludności ponad 65 tysięcy, to też może być ciekawe. I głosujecie na jedną z tych 5 mapek, scenariuszy, tereny powodziowe. O, to mi się podoba. Rozdech to jest 120 tygodni w grze. Zdobywa co najmniej 5 kafelków obszaru miasta lub miasto ma fundusze w kwocie 0 lub na zagraj 15 tygodni w grze, liczba ludności poniżej 1. Okej, czyli trudne. Okej, tereny powodziowe, dalej. Wyspiarski klimat. Oj, tu mogą być naprawdę niezłe te powodzie, serio. Liczba ludności ponad 100 tysięcy, średni poziom zdrowia obywateli ponad 20%. Okej. Miasto ma fundusz 0, a to za gdy 15 tygodni wyżej. Okej, i kolejne. Kraina tornada. Kraina tornad. O Boże, to też jest jakaś masakra. Liczba ludności ponad 15 tysięcy. 200 tysięcy mieszkańców osiągnęło maks długości życia. Miasto ma fundusze w kwocie o Boże, chyba milion. Miasto ma fundusze w kwocie minus 30 tysięcy. Okej, to chyba jest łatwe. I wróciliśmy do alpejskiej wioski. Dobrze, tak jak głosujecie, więc jeszcze raz szybko przejdziemy. Alpejskie wioski, transport publiczny. Przy zaporze, no to ludność. Tereny powodziowe, no to czas, 120 tygodni w grze. Wyspiarski klimat, no to ludność i zdrowie. Kraina tornad, no to mamy ludność, zdrowie i pieniądze, więc dużo. Także głosujecie w ankiecie, natomiast my teraz idziemy do Cities Skylines PlayStation 4 Naturalnie Zasady do następnego odcinka. Zapraszam. Dobrze, no i jesteśmy w moim mieście. Od tego momentu dopiero zaczynam włączać stopę, tak żeby było, widzicie, dużo. I tak, mamy tutaj falę zgonów, co jest złą wiadomością. Przyniósł trochę czas. I w sumie tam mamy rzeczywiście niedużo cmentarzy. A, no tak, tu zwierzyczka. Sobie postawimy tak. Widzę, czekaj, to mamy... Co? Wieża obserwacyjna, okej, dobra. To tak, ty musisz tu być. I widzę tak, że my mieliśmy tutaj wiosły jeden cmentarz. Jeden cmentarz to nie daje rady na tak duży. Ja, jest. I to można chyba spokojnie wydłużyć. Tak. Ja tu widzę, że jest jeden błąd. Jest to bardzo duży błąd. Teraz naprawimy. Czy tutaj tak, tu są ludzie. Natomiast tutaj obok wysypiska nie może być ludzi. Musimy im dać tutaj biura. Bo jeżeli będą w tak bliskim kontakcie z czymś takim, to mówię wam, bardzo szybko zaczną się wyprowadzać. Dobrze, tak. Przy okazji, głosowaliście w ankiecie, na który obszar mamy kupić. Głosy zapadły, że każdy po jednym głosie, więc... Ja sam wybiorę co chcę i to dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj się zastanawiam. Bo mieliśmy dzisiaj na pewno metro zbudować, ale ponieważ jest taka fala zgonów, trzeba będzie z nią walczyć przede wszystkim. A ty nie masz prądu, no to może by się przydał prąd. Czekaj, ciągnijmy ci trochę prąd. Aha, ty nie możesz ten. Dobra, masz prąd. Masz. Tak, tutaj będziemy jeszcze kręcić z tym wszystkim. O, tramwaje nam jeżdżą fajnie. Tak, i przy okazji możecie pisać w komentarzu, bo ktoś mi to podsumował i to jest nawet dobry pomysł, tylko zapomniałem tej jednej rzeczy. Pomysł był taki, żeby nazywać waszymi imionami
naszymi nickami na YouTubie nazwy ulic, jednakże zapomniałem o tym, że nazw ulic tutaj nie ma, ale na PC, jak będziecie nagrywać w wersji, no to czemu nie? Natomiast tutaj na razie tylko mogę dzielnice ewentualnie nazwać jakieś po potrzebie. No i póki co wszystkie są, ale ty z tym mniejsza do tego. Dobrze, tutaj ładnie zrobimy. Okej, mamy trochę pieniędzy, możemy jakoś skonsumować. Tak, widzimy, że jest duża fala zgonów, ale na razie tym się nie powinniśmy przejmować. Na pewno który kawałek ziemi kupić, to byłby dobra wiadomość. I to, że ci brakuje wody, to jest zła wiadomość. Można teoretycznie pójść w tamtą stronę i to mnie akurat bardzo interesuje. Jednakże to są tory kolejowe, a tu byłby dobry rozwój tego miasta. Gdzie to pójdziemy w rozwój miasta na razie. O! Jakby coś, możemy kupić nowy kawałek ziemi. Ale na razie nad tym się nie będziemy zastanawiać, to będę na razie myśleć samotnie, czekajcie. Jeżeli sobie przekręcimy jakoś to tak sensownie. Co tutaj jest? O! Tam są pociągi już. To dobrze wiedzieć. Ale jeśli coś będziemy chcieli zrobić, to na pewno tutaj. No jeżeli sobie wejdziemy w magiczną mapę transportową. Tak. Statki są tylko tutaj, czyli trzeba kupić chyba to od razu weźmy to sobie. I kupujemy ten kawałek. Wow, jeszcze można kupować. Dobrze, tak, tu chyba raczej nie będziemy szli. No to możecie sobie wybrać, który chcecie. Bo tu będzie trzeba kupić, ale to już w następnym odcinku, bo na razie mamy tak dużo miejsca, że była mała. Czekajcie, widok. O, dokładnie, tu mamy statki i tym się nie trzeba trzymać. I przy okazji, jak już jesteśmy na takim etapie, mamy trochę pieniędzy, to zrobimy jedną z moich ulubionych rzeczy. A my widzicie tamę. Kosztowała nas, ale tutaj to będziemy mieli naprawdę niezłe z niej zyski prądowe. A o prąd tutaj chodzi w końcu. Podłączymy ją sobie tutaj tak pseudo na razie z drogą, żeby było. Dobrze. O, widzicie, prąd. Zaraz będą mieli. Jak tylko nam tutaj tema zacznie działać, na razie ją tylko forsują. A, widzicie, na razie jest zero. Ale mówię wam, za chwilę będziemy mieli niezłe zarobki. Natomiast tak, tu sobie pociągniemy tam drogę dalej prosto. To będzie taka główna. O, w sumie można tu podłączyć tego sensownie. Okej, dobra. Chyba już jest po prądzie. Nie, jeszcze nie. Mam nadzieję, że to będzie zgadzać. To tak jest, tyle kosztowało pieniędzy. Ale nie brakuje im prądu. No to nie wiem. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast moim idealnym pomysłem było to, tylko tu się to nie uda. Chyba tu zjechać w dół. O! A może? I tu. I zaraz zobaczycie, bo idealnie byłoby to, ale to pewnie się tak nie da. Jakoś tu tak to wczepić. No właśnie, tylko że to się da tylko jedną drogą, a no tu musimy jeździć. O! Widzicie? Nie, to nie. Dobrze, to zrobimy sobie staromodną drogą, ale od środka. Dobra, powiedzmy, że w ten sposób. I tutaj. Jakoś trzeba będzie to zjechać. Dobra, powiedzmy, że jest. I stąd wjazd. We all want to be sure that the people we leave behind don't think we're jerks. That's where final insurance comes in. Okay, dobra. We provide peace of mind for when you rest in peace.
For a small monthly sum, you can spend your final years knowing that final insurance has everything taken care of. Final insurance, the last insurance you'll ever need. Chodzi o to, żeby było jedno skrzyżowanie na środku. Wtedy będziesz szybciej mógł jeździć wszystko. Dobra. Ludzie już zaczęli z tego korzystać. Przemysł nam się chce rozbudowywać. Zobaczmy, czy my mamy... Tak, bo tu była farma wizynosza. To jest ropa. Ej, tu jest dużo surowców. Fajnie. No dobra, to trzeba będzie na punkt myśleć. Czy może już to zaczęło działać? Ej, ty. Jeżeli te ścieki przestaną mi tu spływać, to będzie problem. Ale może czekajcie, zobaczmy, co do wody jest. Może jakiś nowy kierunek. A nie, mamy tu nie ma na szczycie. I wszystko spływa tutaj, więc z tego co widzę, to trzeba was przesunąć. Tak, bo tutaj jest ściekowo, widzimy to. Tutaj będziecie odpływać. Bo ścieki nie mogą wracać. No, jak będą wracać, to będą mieli brudną wodę, a brudna woda to będzie jeszcze większa para zgonów. A tego byśmy nie chcieli. No wam damy trochę prądu. Okej, i podciągnijmy rury. Wow. Ej, jak tak to ma wyglądać, to ja naprawdę podziękuję teraz. Tu zysków jak nie ma, tak nie ma. To nie tak miało wyglądać. Tu oczywiście jeszcze korzystał? Nie. No, to ja sobie chyba wyburzymy. Bo to nie na tym, nie ten widzę. Gdzieś tu pod wodą jest. Aha, ale tu już są budynki. Ja ten wał to sobie trochę wyburzymy. Bo jak widzimy, on tu zbytnie nic nie widzę. Natomiast... sobie zrobimy jeszcze raz tutaj. Ale tam już jest woda wszędzie, więc na razie nie możemy kręcić. Wow. Okej. Okay. Dobra, i do... Tąd, oj, czekajcie, był kamień milowy. A ja wcisnąłem kółko. Okej, okay, co my tu mamy? Nowy kawałek ziemi. No teraz na razie krematorium, ustacja uzyskania wody, kryoptera. Dobrze, to wszystko chyba dzisiaj wykorzystamy, może poza nowym kamieniem milowym, znaczy tym kawałkiem ziemi. Dobrze. Wam tu naprawdę możemy podziękować już. Natomiast gdzieś tutaj... jakbyśmy poustawiali sobie to... takie trzy stacje. To sądzę, że nie byłoby to złe. I wiatrak to trzeba byłoby im przestawić tam. Macie prąd? Macie. Świetnie. No nie ma ludzi, przecież się kręci. Wolno, ale się kręci. Wow. Tutaj jest dużo. Okej, dobra, macie wodę. Dobrze, świetnie. Tak, ja tu widzę, że tu jest naprawdę jakaś masakra. Dobra, zaraz to chyba wyburzymy. Tą damę, bo to jest... To nie, na tym nie ma polegać. I prądu jak nie dawało, tak nie daje. Fajnie.
jest gotowy do przebudowy pod wodą. Chyba nie, wybórz. I to ja rozumiem, zobaczcie tylko na to. Wszystko spływa. Tak? Spływa? Ten wał trzeba będzie przesunąć, ale tak czy siak. A jak to jest tak w ogóle z... A, to był taki mały stuzumyczek, tak? Okej, dobra, czyli teraz to wszystko jest pod wodą. Nie, to najlepiej będzie nad. Poza tym to mi musi wszystko teraz pospływać, bo mi tutaj wszystko potonęło. Nie, nie macie prądu. A nie, widzicie, jednak on coś tam dawał. Dobra, ale to dobra. No tak, bo tamy to już chyba nigdzie nie będziemy postawić. Nie. Jeśli coś możemy postawić, to elektrownię naftową. Tylko to już strasznie dużo pieniędzy na to zużyliśmy, ale trudno. Dobra. I teraz tak, patrzmy sobie na surowce i zajmijmy się czymś. Chyba tutaj jest trochę ropy i lasu. Co jest lepsze, ropa czy las? Z ropy jest większy zysk, więc możemy najpierw wziąć ropę, a później las. Ale to jest dobry pomysł. Ale nie ma na jedno też te mapy mieć, od którą mogę je budować. Lepiej liczyć tylko na PC. Aha, tutaj ten wał to po nic jest, bo i tak się przelało. Świetnie, nie ma, ale teraz będzie wszystko spływać. Ej, powinno, wow. Ej, patrzcie, tsunami sobie zrobiliśmy. Co potem w drugą stronę, ale jednak. Okej. Kurczę, czemu jest noc? To trochę utrudnia pracę. Dobra, jakaś duża główna droga stąd. Okej. Dobra. A nie, jakbyśmy ją tak już prowadzili, to takim ukośnie byłoby nieźle. O, da się. Okej, teraz wiesz, żeś to podłącz. Okej, okay, dobra, chyba jest logiczne w studiu. Ciebie trzeba podłączyć tu. A ciebie tu. I tam. Chyba jakoś cię podłączyć tutaj. Co pewnie nie będzie łatwe. Miało nie być łatwe, ale jest łatwe. Dobra, i stąd... Tutaj. Dobra, teraz zmienię sobie kierunki, aby było wszystko dobrze. Tu jest dobrze. Tutaj teraz jest dobrze. I tu jest zjazd, a tu jest zjazd. Dobra, zobaczmy tak. Tu ci wjeżdżają. Ci wjeżdżają na wprost. Świetnie. I tutaj są zjazdy. Dobra, czyli jest dobrze. Dziwne, wiem, te moje węzły, ale... Ale na tym to polega. O, panie! Tu mi się park zaraz podniesie. Jak tak dalej pójdzie. Wszystko mi tu tonie, tramwaje nawet nie mogą przepłynąć dalej. Nawet helikoptery ratownicze latają. Gotowy do budowy. Pod wodą to tak nie za bardzo. No i tam. Widzicie, przereklamowane to wszystko.
temat. Pójdźmy sobie tutaj do tramwaje dalej. Lubię jakoś te przyjechały. Okej, okay. Nema. Jest most, jest. Jak tam Nema, gdzie są te surowce? Czyli tutaj bardziej tutaj. Pójdźmy sobie taką gruntową drogę. I zobaczmy, nie, tutaj, tutaj. No, tu może być trochę jeszcze więcej, ale ogólnie tak. Chyba to im trzeba podciągnąć dużą drogę stąd. I jedziemy. O, z dowolkami. Może być. Dobra, nie. Ja tu miałem na myśli, że tu będą się budynki budować, a nie coś takiego. Wiem, że jest nowy kawałek ziemi. Kupiłem niedawno, tak? Dobra, nie. No i tu wam damy dzielnicę. Jakoś gdzieś tak tutaj. I to będzie ropa. Jest ropa? Jest ropa. Szpaca. I przemysł, chodź tutaj. Duży pędzel może być, sobie może być średni. Widzisz, że na wersji PC jest tylko wersja mały pędzel? Dobra. Okej, okay, to tu się będziecie budować. Zostałem wam jeszcze dać wodę. Sensownie. Dobra, tu sobie podłączymy. Tutaj były te budynki, teraz tam są ścieki. Okej, okay, tyle wam powinno na razie wystarczyć, bo chcę bardziej rozbudowywać teraz tą stronę, z którą już kupiliśmy ten kawałek ziemi. Tak. 15 minut to ja tak naprawdę nie zmierzyłem. Może to jest dobry pomysł, że taką tutaj zwykłą dzielnicę pociągnąć do końca, tak? Okej, okay, dobra, tutaj mamy to zrobione i zróbmy sobie kolejny zjazd. To już nie wiem, który jest dzisiaj zjazd. Żeby tak samo wyglądało. Okej, okay, czyli to jest tu. Okay. Jak powiesz, że się nie da. Czyli tu jest twarz. Tylko w ten sposób. No, no może być prawie. Okej, okay, czyli stąd musimy pociągnąć drogę ze zjazdem. I stąd tu ze zjazdem. Tu masz zły kierunek, więc ty pewnie tak samo. I ty dobrze zjeżdżasz. Dobra. To tu mamy zrobioną drogę. Może trzeba się nareszcie robić jasno. Prądu nie macie. Możesz prądu, możecie nie mieć. Ciągnijmy im tu prąd, więc. O, właśnie. Kupiliśmy dwa kawałki ziemi, a tu nie wiadomo, jak jest z pożarami. Tak, tutaj może nie, ale... Jakby się zaczęło mi się tutaj coś tu fajczyć, no to ja bym jednak chciał widzieć. I wam tu postawimy dużą straż, chociaż widzę, że jest niby dobrze, ale ja jednak sądzę, że duża straż wam tutaj nie zaszkodzi. Macie, cieszcie się. Helikoptery może jeszcze postawimy tych nowych dzielnicach. Okej, okay. Handel chce się tu budować.
A do handlu jest nam potrzebne to. Mamy 63. Jeżeli teraz tego nie wstawię, to źle by wybudowało to. At the Forest Foundation, we care about three things. Tree things, nature things, and the third thing, bird things. Jest źle, ale no. Nie, już jeden wystarczy na razie. That's why our goal is to give a birdhouse to every bird on Earth. Humans stopped living in trees ages ago. It's time we invited birds indoors with the rest of us. Do your part and text Dirty Birdie to 3030 to donate a bird bath to 30 birdies. You can either be part of the problem or you can be with us, the Forest Foundation. O, świetnie. Nawet masz trasę. Dajmy ci tu przystanek. I możemy jeszcze tutaj dać przystanek i tutaj, aby się cieszył. Dobra, tak. Mamy jeden autobus, który tutaj dojeżdża. Teraz puśćmy sobie jeszcze ten autobus, aby tutaj dojeżdżał. Tak? No, świetnie. Dojeżdżać, dojeżdża. No, słyszałem helikoptery. No tak, trzeba tu teraz to odbudowywać wszystko. Okej, tu jest dobrze. Tu jest gotowy do przebudowy. Dobra, no to ogólnie przeżyliśmy ten kataklizm. Świetnie. Dajmy teraz tutaj sobie ten wał z powrotem. Bo jednak on tu się nam przyda. Świetnie. Tutaj. No nie, no pociągnijmy to sobie trochę tego, żeby to jakoś wyglądało. Może bez przesłania tutaj. Dotąd i tu jakiś wyląd. No, dotąd. Tak, bo tu się to przyda. Tutaj na razie też nie i tu możemy rozwinąć nasz... nasze to. Dobrze. Tak, od tej strony. Tu ta droga się naprawdę przyda, ale... Nie, tutaj nie będzie jej. Bo ona tutaj będzie, ale później. I tu damy wam... O, proszę bardzo, handel, budujcie się. Bo widzę, że macie popyt, no to niech go wykorzystaj. Zamiast tutaj będzie zjazd. O, tutaj. I tu będzie bardzo fajna rzecz, a mianowicie... Czekaj. Bo ty prawie to skorzystaj. Wiem, że jest krypta. Okej, to mniej więcej chyba w ten sposób mamy to. Chociaż widzę, że jest już trochę automatyczne. Nie, jest źle. To jest za długie. Prosta droga. Czekajcie, mówię już 25 minut. Ja tu cały czas do was mówię i jeszcze nie skończyłem. Świetnie. Tak, tutaj puścimy tą drogę, jeżeli się uda. O. Świetnie, no nareszcie. No i ty i wy tu możecie sobie zawracać jak chcecie. Jak potrzebujecie, to sobie zawracajcie. Dobrze, autobusiki tutaj mogą jeździć. Sobie dajmy im ścieżkę. Ścieżkę z zakrętem. Tak, tutaj. I tu. Świetnie. O, jedzie autobus pierwszy. Chyba zobaczmy, o tak, tutaj jest to. O, i jedzie buspasem, no bo właśnie o to mi chodziło tutaj głównie. Żeby korzystać z buspasów i widzę, że już tutaj nawet trochę ludzi czeka. To też jest dobra wiadomość, nawet na ten autobus. Jej. Ile z ciebie korzysta? 105 osób, 10 turystów, 10 autobusów. No dobra, całkiem nieźle. Jakby coś, muzyczka, to dzisiaj jest Relaxation Station.
tutaj powiedzmy, że jest całkiem nieźle z tym rądkiem. Dobra, tu jest to przejście, dobra, tym się na razie nie zajmiemy. Jak tam przemysł? Okej, zjeżdża to cały popyt, lepszy jest. Dobrze, teraz musimy zrobić tutaj wyłącznie tutaj, w ciągu dalszy. Tu musiałem wyburzyć to, aby wiedzieć dokładnie, gdzie mamy zrobić tę drogę. Tak, to będzie gdzieś. Czyli tu sobie pociągniemy. Właśnie, miało być dzisiaj metr, to najwidziej. Miało być i jest. Dobrze, może... Tak, nie, bo oni to zaczną zaraz usuwać. Tutaj. I tutaj będą biura. Wybierz. Tak? Tutaj będą biurka. Tak samo tu od strony ulicy będą biura. I tu będzie to. Dobrze, jest? Jest, świetnie. Wspomnę nawet tam schron, bo ten duży to zawsze dużo zużywa. No w miarę. Miarę idzie. Tu jest ścieżka. Tu trzeba przesunąć, tak szczerze powiedziawszy. Bo to musi wyglądać w ten sposób. O. Teraz jest dobrze. I tu zejście. O, idealnie. Tak, bo tutaj przyszło, żeby iść tak z tą. Nie, ludzie chodzą, nawet jeżdżą, chodzą po taką górkę. Dobra, nieważne. Czekajcie, mamy 29 minutę. Co oznacza, że musimy na pewno tutaj przedłużyć ten wał. O, idealnie. Ła! Tutaj to ładnie nam się ten wał buduje. Tutaj. I tutaj, na razie tyle sobie zostawmy. No, jest ładny wał. Na razie nad wałem nie będziemy myśleć. Natomiast teraz na pewno, jeśli coś mamy zrobić, to metro! Mamy trochę pieniędzy, więc śmiało. Jest jeszcze stacja. Dalej, pewnie do przemysłu by było dobrze wyjść. Może na przykład tu. O! Tutaj przez tą dzielnicę, o, obok schronu. Myślę, że jest dobrym pomysłem. Wiem, dosyć dużo odstępu jest pomiędzy stacjami, ale to na razie o to chodzi. Tu sobie pojedziesz. Tu trochę do dzielnicy by wypadało wjechać. O, tak, tutaj na pewno pod uniwersytetem trzeba postawić stację i brak funduszy. Przyspieszmy trochę cały czas. Bo ja jednak bym to chciał dzisiaj wybudować już to całe metro. Jak już zacząłem. Tutaj stacja. Ile zdajemy? 20 tysięcy tygodniowo. No to powiedzmy. Dobrze, no i tu jeszcze by się gdzieś przydał. Na przykład tutaj. Jakie może kredyt sobie weźmiemy. Okej, no my możemy wziąć 60 tysięcy, czyli dobra, 60 tysięcy. I tutaj jedna. Jakby się udało postawić ją sensownie w miarę. Tu było w miarę. O! I teraz tunele, czyli najgorsze. A tu widzę, że może być problem. Dobra, może najpierw tutaj. Tunele będę prowadzić dosyć tak, żeby było żeby dało się je dosyć tanio budować, bo pieniędzy trzeba oszczędzać. Wiem, że mamy trochę pieniędzy, bo wzięliśmy kredyt, ale i tak gdy się przekonacie, że te tunele to są drogie metro. Dobra, tu jest ładny zakręt.
Teraz tutaj nie daliśmy żadnego w tej dzielnicy? Nie, no tutaj musi coś być. Przecież tu jest nasza taka ściśle handlowa. A, tutaj ładnie przejedziesz. I tu można jeszcze dzięki temu coś wstawić. I widzicie, i już pieniądze się kończą. Dobra, i weź to teraz połącz. Świetnie. Okej, wielki zakręt. Dziwnie wiem, że to wygląda, ale... Ale jest. O, tutaj. Świetnie, świetnie, świetnie. Tutaj sobie połączymy. Dzisiejszy odcinek chyba na 40 już minut. Bo jeszcze tam przecież była ankieta. Dobra, no i puszczamy sobie metro. Czyli stąd, tu. No, już są zadowoleni. Oj, tam wam wody brakuje. Zaraz wam podstawię, pociągnę coś. Tutaj. Tutaj. Możemy jeszcze tutaj dojechać. Tu z zakrętem. O, tutaj ten taki dziwny i jest. I w drugą stronę. Żeby było w dwóch kierunkach gdzieś. Zawsze jest lepiej. Czyli tu. Tu pod wodą to jest. Niczym M2 w Warszawie. Jedziemy pod wodą. Pod rzeką. Pod Wisłą. Czyli jedziesz tu. Tu właśnie ciekawe. Szkoda, że jeszcze nie można nazywać rzek. To byłoby coś. Aqua Update the City Skylines. Ej ty. Dobra. Mamy tutaj, no dobrze, no i z dzisiejszego odcinka jeszcze dla was pozostawiam nazwę dla tej dzielnicy, zapomniałbym o tym. Możecie nazwać tą dzielnicę jak chcecie. Piszcie w komentarzu. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Tu zbudowaliśmy sobie trochę przemysłu. Z pewnego z tego przemysłu można zobaczyć, bo podobno z takich rzeczy się dużo zarabia. Przychody. Szukamy ropa. Ropa. 23 tysiące, no to dobrze. Nie, 2000. 2300, tak czy siak, dobrze. Tu widzimy, że hub jest wykorzystywany z autobusami. Tramwaje korzystają i metro już jest w pełni w użyteczności. Więc ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. I teraz time lapse. Cześć!